Podsumowując, najszybszy może nie jestem, ani zapewne najsilniejszy, ale aby upłynnić całe stado moich sióstr, Hiro ma strategię. Zapomniałeś o mnie. Hercia! Czemu zawsze zapominam o Herci? Nie ty jeden. A co ty tutaj robisz? Dziś zaczyna się nowy sezon dokerskich wampirów z melancholii. Ale leci też ostatni odcinek Ark, o którym jutro w budzie wszyscy będą gadać. Błagam, daj obejrzeć. Please, czarną wiśnią na torcie. Niestety, bracie, znasz zasady. Byłam tutaj... pierwsza. Nie! Ha! To stary pilot Hania, wrzuciła go do klopka. Przykro mi, ale wampirów nie odpuszczę. Ten Edwin taki zimny, umęczony, tajemniczy. Zdech. Szkoda tylko, że jest nie z tego stulecia. Nie z tego stulecia? Nie przejmuj się, Herciu. Obejrzyj program w tym wielkim, kolorowym telewizorze. A ja pójdę obejrzeć swój w starym, czarno-białym telewizorze ojca. Czerni-biel to moje ukochane kolory. Tak. Dzięki temu odbiór będę miał taki bardziej... straszny. Straszny to też mój ulubiony kolor. No, miłego oglądania wampirów. Czekaj. Ja obejrzę w czarno-białym. Kumpel, jestem! Cześć, dziewczyna! Herciu, a co ty tutaj robisz? Łatwiej mi się tu skupić. I właśnie skończyłam pisać wiersz pod tytułem Wentyluj. We flachach ściany jęk mój solo grany. Jeżeli tutaj utknę, oby jęk został wysłuchany. Fajny! Kumpel, którędy do pokoju Hani? Mów! Edwinie, wiem, że nie wolno ci kochać śmiertelniczki, ale spojrzenie twoje tak mnie przyszywa. I ta blada cera, lodowate wargi. Jak możecie jeść te brokuły, wiedząc ile wycierpiały się, by tu trafić? Herciu, brokuły nie czują bólu. Czyżby? Nie słyszysz, jak wy jest cierpienia? Wsłuchaj się! Mnie się nic nigdy nie może udać. Rzadko dostajemy to, czego pragniemy. Napisałam cały nowy wiersz. Jego tytuł – Porażka. Błagam cię, naprawdę nie mam teraz czasu na... Porażkę? Chcemy w życiu skreślić i światu to obwieścić. Lecz ten, kto ma coś w planie, po tyłku dostanie. Holly, czemu jesteś goła? I gdzie masz pieluszkę? No i znalazłem. Porażka. Winić za nią możesz tylko siebie. Za w kółko powtarzane błędy legniesz w glebie. Porażka, pasmo nieszczęść to twoja wina. Nie uciekniesz przed nią, to pewne jak w gębie ślina. Przestań! Posłuchaj mojego wiersza. Jego tytuł Hercia. Czarna jak noc, włosy jak smoła. Nie musisz biec, wskakuj na cztery koła. Zdech. Po raz kolejny twój błyskotliwy talent mnie zawstydzi. Kto głosuje na plaży, aloha? 1, 2, 3, 4, 5. Co ty, Hercia, chcesz leżeć na plaży? Dwa słowa. Atak rekina. Herciu! To ty jednak lubisz pływać? Ja wcale nie pływam. Sprawdzam, czy jestem wiedźmą. Nie idę na dno? Nie. Dokerska. Herminko, może zapolujemy razem na duchy? Miałabym polować na swoich przyjaciół? To jest prababka Henryka. A to jest Abraham Lincoln. Herciu, a co ty robisz? Przedstawiam Holly moich przyjaciół, duchy. Ona już ma przyjaciela, Hirka. Wzdech. Fajnie, że wpadłeś, Artek. Wiesz, że do ciebie jako pierwszego zadzwoniłem z zaproszeniem? Stójcie, mamy tu próbę pogrzebu. Potrzebne mi zwłoki. Lubisz przebywać w ciasnych pomieszczeniach? Jedna z was jest winna. Ciekawe, która? Ej, dziku, coś ci podpowiem. Naprawdę? Chwila. A czemu chcesz mi pomóc? Mnie tam szlaban nie przeszkadza. Ja w tym życiu i tak czuję się jak w więzieniu. Ale to nie fair, że przypadnie ci ten ważny zlot. Dzięki. A więc co masz? Hela od 10 dni żywi się kanapkami z klopsami. Wiesz, co one robią z układem pokarmowym. Dość obrzydliwa, ale zawsze poszlaka. Masz intuicję młoda. Chcesz się przyłączyć? Spoko. I tak będę się dołować. I tak noszę na barkach cały ciężar świata. Ta. Ona chyba mówi prawdę. Wątpię. Poci się bardziej niż wampir na słońcu. Ja sobie z nią pogadam. Wiemy, że to ty. Przyznaj się, przyznaj! Jeśli nie powiesz prawdy, twoje serce nie zazna wolności! Spokojnie, dzikusie mały. A więc ty! Hirek,
Obiecałeś nie kopać drzwi! Ty jesteś fanką tej końskiej książki! To jakiś absurd. A więc zgodzisz się na przeszukanie tego lokalu? Skończyłeś! Skończę dopiero jak... Co to za dziwny cień? Aha! Ogniwo łączące Hercie z łazienką! Kartka może należeć do Hilli. Właściwie nic na mnie nie masz. Wpadka! Od początku mnie ukłamywałaś! Czemu? Siostry nie mogą się dowiedzieć, że czytam księżniczkę Pony. Wiesz, jakie one są. Do końca życia by mnie wyśmiewały. Więc dlaczego czytasz tę książkę? Bo nawet ja potrzebuję czasem przerwy od dołkerstwa. A jak trafiła do kanalizacji? Łazienka jest jedynym miejscem, w którym mogę ją czytać. Czytałam więc w nocy i gdy usłyszałam, że ktoś idzie, wpadłam w panikę. Przykro mi, Herciu, ale musisz powiedzieć wszystkim. Oni myślą, że ja jestem winny. Będą mnie dręczyć jeszcze bardziej niż ciebie. Ty wytrzymujesz, ale ja nie dam rady. Nie odpuszczę, zlotu wykluczone, więc albo ty im powiesz, albo ja to zrobię. Zdech. Dobra, powiem. Ja to oglądałam. A! Herciu! Na szczęście ty jesteś normalna. A, nienormalna! Dziabnął mnie uwolniony nietoper wampir Hen. Najlepszy dzień życia! Franku, nie! Przyjmij najszczersze wyrazy współczucia. Jakby co, chętnie poprowadzę ceremonię pogrzebową. Mam tutaj katalog z trumnami do wyboru. Jak myślicie? Pudełko po butach? Czy ciut droższy i dołkerski machoń? Ma tu wszystko lśnić na strychu. Nawet tam, w ciemnym zakamarku. Ciemny zakamarek to była moja tajna kryjówka. Sorry, Herciu! Nic mi nie jest. Odkryłam nowy ciemny zakamarek. Pani Zofio Mamońska. Wskaż mi miejsce spoczynku fortuny. Przemów do mnie, duchu ze zaświatów. No dalej, kady, gdzie jest forsa? Kop, 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 kop! Mam wprawę w kopaniu dołków. Kop, kop, kop! No dobra, odpalamy pierwszą próbę. Tytuł piosenki, plastikowa torba lśniąca w rynsztoku życia. Autorka słów, Hercia. Moje rock'n'rollowe aniołki! Prawdziwa muzyka to death metal. Słodziaczki! Herciu, przestań! Zdech. Świece, kociołki, pajęczyny. Śmieci. To gratis i wróżenie z kuli. Gratis? Taka oferta do mnie przemawia, Jasnowicko. A co masz najtańszego? A teraz wejrzymy w pańską przyszłość. Biznes panu eksploduje. Ja wolę brama. Ten to jest jakiś freak. No właśnie. Dzięki, dziku. Prawa ręka nigdy mi nie wychodzi. Ej! Ktoś wrzucił czarną pogrzebową suknię do prania z moimi konkursowymi! Ach, nie rozerwę cię, skoro już umarłaś! Karty do przepowiadania przyszłości. Mogę każdemu powróżyć. Super! Ja super! Hercia! Ja też chcę! Dla was, Madame Hercia. O, super! Haniu, czeka cię długa jazda po śliskim. Rabuś zabierze mnie na narty. Już pracuję w sklepie ze sprzętem. Holu, wszechświat otworzy przed tobą wrota. O tym to ja akurat dobrze wiem. Hilu, ktoś cię wkrótce zwali z nóg. No bym się podniosła! Dobry! Wow. Ale ściema! Takie ogólnikowe przepowiednie to do każdego pasują! Halu, nim wjedziemy dzisiaj do parku, dokonasz niesamowitego naukowego odkrycia. Czy to mniej ogólnikowe? Nieogólne? Tak. Prawdopodobne? Nie. Jako naukowiec nie mogę tego traktować poważnie. Jak chcesz, ale karty nie kłamią. I dobra, na koniec, Hirek. Co? Co karty mówią? Może zagrajmy w piłkę. Herciu, błagam, no powiedz! Dobra, ta wycieczka dla ciebie skończy się. Tragicznie. Oj, radio już coś zaczęło nawalać. Przerwa na Amciu?
No, Herciu, liczę, że wyrzucisz te karty na śmietnik, skoro nic się nie sprawdziło. O nie, udowodnię ci, że nie kłamię tą ostatnią przepowiednią. Koniec jest bliski. O, błagam, nie żartuj! Koniec. A nie mówiłam? Karty nie kłamią. Och, Edwinie, całe szczęście, że nie jesteś jak śmiertelnicy. Czarku? Hercie? Przynoszę wiadomość od siostry, która nie ma imienia. Rzeczona siostra zaprasza cię jutro do wesołego miasteczka. Z przyjemnością spotkam się z uroczą bezimienną siostrą jutro w miasteczku. Cudownie! Jak chcesz wzbudzić zazdrość w Robercie kimś zemdlonym i we krwi? A, nie, dobra. Dokładnie to samo zrobiła Gryzelda. Czarku! Siostra, która nie ma imienia, dziękuję ci za towarzystwo w wesołym miasteczku. Niniejszym przekazuję podarek na pamiątkę wspólnie spędzonych godzin. Dla mnie? Dziękuję. Hania! To mój braciak. W ciemności to jak dla mnie jest fajnie. A właśnie a propos, wiecie jak zmyć czarną farbę z koronki? Przerobiłam trochę suknię ślubną mamy na zaręczyny z Edwinem. Myślałam, że Hercie ci pomaga. 100 lat! A teraz, jak tylko asystentka poda mi następny balon, złowię ptełodaktyla! A! Zabiłaś dinozaura! Hercia Harmidomska asystentka. Wyjaśnij, co my robimy? Bawimy się w trupelki. Moja ulubiona zabawa na śniegu. Wygrywa ktoś? Ten, kto dostanie hipotermii? Tak. A! Hercia zarażona! Już wam mówiłam, wyglądam tak na co dzień. Nie dziękuję ci za ratunek. Przepraszam cię, Piotrze, tylko tutaj możemy być sam na sam. Trochę ciemno, ale mamy lampkę pstrykna. Piotrze, napisałam o tobie wiersz. Piotr, na głowie fala, w spojrzeniu błysk, z nóg zwala, przystojny pysk. Piotr. Na całe szczęście. Nasza miłość okazała się silna i pokonuje wszelkie trudności. Wliczając dziwne siostrzyczki, które lubią podglądać. Proszę, w Harmidomu i tak nic się przecież nie ukryje. Wzdech. 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 Ej, no, jęczysz tak już od 10 minut. Coś się stało? Nikomu nie mów, please. Zaczęłam czytać nową serię o wilkołaku. I czuję się, jakbym zaczęła zdradzać Edwina. Ja bym się trzymała wampira. Wilkołaki są włochate i ble. I dlatego właśnie powinna jego wybrać. Ale Edwin to jest jej pierwsza miłość. Czy nasza Hercia nie jest za stara na takie książki? No coś ty, skąd? Ja w jej wieku zaczytywałam się w powieści o przystojnym drwalu. Wzdech. Dobra, super operacja, odmalowanie obłażącego z farby Harmidomu w prezencie dla rodziców z okazji ich rocznicy ślubu i wymyślenie krótszej nazwy dla tej operacji. Czas rozpocząć! Uważam, że lepszym prezentem byłyby sąsiadujące kwatery na cmentarzu. Powieczność razem, to jest romantyczne.